Użytkownikiem jest Klaudia, auto kupione w 2019 roku, nowe z polskiego salonu. Zatem kolejny pomiar dla oleju tego producenta, gdzie odnotowujemy zauważalnie wyższe zmierzone wartości w stosunku do tego, co deklaruje producent. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Audi S3, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni mechanicznych, przebieg aktualny pojazdu to 71 500 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Tomasz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Tomasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy próbki. Tomasz podesłał próbki z dwóch samochodów. W dzisiejszym odcinku podejmujemy jeden zestaw, w kolejnym odcinku zestaw numer 2 z drugiego samochodu Audi A6. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Co ciekawe, ten sam olej został zaaplikowany zarówno do S3, jak również do A6. W przyszłym odcinku będzie okazja do skonfrontowania otrzymanych wyników. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Liqui-Moly TopTech 4200 w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Tomasz nie stosował żadnych dodatków. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 500 km, około 50% eksploatacji to miasto, 50% trasa. Dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km, olej eksploatowany przez 11 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Tomasz napisał tak. Użytkownikiem jest Klaudia, auto kupione w 2019 roku, nowe z polskiego salonu. Pierwsza wymiana oleju po dystansie 1500 km i zmiana na Liqui-Moly następnie co 10 000 km. Nie ma konieczności dolewek między wymianami poza pierwszymi 10 tysiącami, gdzie trzeba było dolać około 300 ml. Silnik się układał, aktualnie został zalany olej pełny syntetyk na bazie PAO Ravenol VMP 5W30. Auto użytkowane umiarkowanie, spalanie 10 do 12 litrów na 100 km, żadnych problemów od nowości nie zaobserwowano, auto jeździ na benzynie E5 98 oktanów. Test oleju ma wykazać, czy przy takiej eksploatacji interwał wymiany oleju co 10 000 km jest właściwy. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 65,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy podobnie zgodność na bardzo umiarkowanym poziomie. W poprzednim odcinku dla oleju Liqui-Moly Mulligan niezgodność na poziomie 10%. Dzisiaj nieco lepiej, ale blisko 7% różnica w niższej temperaturze nie daje pełnego spokoju i budzi pewną ciekawość, skąd taki rozjazd. Zatem kolejny pomiar dla oleju tego producenta, gdzie odnotowujemy zauważalnie wyższe zmierzone wartości w stosunku do tego, co deklaruje producent. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 65,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 11,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 171, czyli obserwujemy wręcz idealne wyniki. Lepkość po wskazanym przebiegu pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie. Sytuacja bardzo dobra, brak niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wyniki w teście bibułowym są z kategorii przeciętnych, tak zwany środek skali. Pod znakiem zapytania stopień zanieczyszczenia oleju, jakość eksploatacyjna oleju, środek skali. Na marginesie bardzo podobny wynik do tego z odcinka numer 187, gdzie badaliśmy Liqui Moly Mulligan. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W ramach ciekawostek najpierw zróbmy mały eksperyment i sprawdźmy trzy różne oleje Liqui Moly. Zobaczmy, czy na widmie są widoczne jakieś różnice. Nakładamy na siebie widma, różnice ewidentne, szczególnie widać to po antyutleniaczu, wiskozatorach, dodatkach i bazie olejowej. Teraz ocenimy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. Żeby było ciekawiej, to wyniki wersji tabelarycznej zaprezentuję na tle wszystkich innych olejów Liqui Moly, które były do tej pory badane w R2D. W pierwszej kolejności do podkreślenia jest dość mocna degradacja antyutleniacza, następnie dość mocna degradacja dodatków, degradacja bazy olejowej, stan przeciętny. Pod znakiem zapytania jest rodzaj zanieczyszczenia zlokalizowany w okolicach 1100 na widmie. Ewidentnie oleje Liqui Moly cechują się mocnym sygnałem w tym miejscu. Nitrooksydacja, oksydacja oraz sulfonowanie, poziomy akceptowalne ostrzegawcze, czyli jak na ten przebieg jest ok. Do odnotowania jest również pasmo ujemne, dość mocne w miejscu powiązanym z degradacją estrów lub modyfikatorów lepkości. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym oraz przeciętne w teście bibułowym oraz podczerwieni. Decyzja o wymianie oleju została podjęta w sposób uzasadniony, natomiast szukając optymalnego momentu na wymianę oleju, wydaje się, że ten olej ma jeszcze kilka tysięcy kilometrów zapasu. Można byłoby pokusić się o wydłużenie interwału wymiany oleju, ale taka decyzja powinna zostać podparta szerszą analizą laboratoryjną tej próbki. Głównie mam na myśli dodatkowe parametry oleju, takie jak TBN, TAN i ICP. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na YouTubie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!